Bardzo proszę. Panie marszałku, ponieważ zostało tutaj przywołane moje nazwisko, a pan poseł pozwolił sobie na uwagi, które no, są co najmniej niestosowne. Panie pośle, rządzicie już 5 lat. Rządzicie już 5 lat. Najwyższy czas wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki z kasy publicznej. Przez tyle miesięcy tolerowaliście tą sytuację na A2 i na A4. Masowe niepłacenie podwykonawcom. Teraz pan mówi, że nie można w tej ustawie objąć wszystkich podwykonawców, bo nie starczy pieniędzy. Panie pośle, kto do tego doprowadził? Kto do tego doprowadził? Niech pan się naprawdę zastanowi i cały czas nie obciąża opozycji. Tak, wolny rynek i kryzys, a rządzący nie mają żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w gospodarce. Żadnej odpowiedzialności. Wydatkowane są olbrzymie pieniądze publiczne, olbrzymie, i na autostradach, i na budowie stadionu chociażby narodowego, 2 miliardy złotych, i okazuje się, że wykonawcy, podwykonawcy żądają jeszcze 400 milionów. Panie pośle, nie macie pojęcia o zarządzaniu gospodarką, nie pilnujecie pieniędzy publicznych, doprowadzacie do takich skandalicznych sytuacji i jeszcze ma pan czelność wejść na mównicę i obciążyć opozycję. To jest po prostu skandal.